Bardzo dziękuję za tę możliwość powiedzenia kilku słów. Właściwie to miało mnie tutaj nie być, bo wizytuję najstarszą parafię chorzowską, świętej Marii Magdaleny, parafię po Bożogrobcach. Ale urwałem się z tej wizytacji, pewnie ku radości proboszcza. Ale żeby też zrobić radość przede wszystkim pani, wam wszystkim tu zgromadzonym, całej tej sprawie, ale też pani senator, bo pani senator wczoraj do mnie zadzwoniła i pyta, czy ksiądz arcybiskup będzie. Jeśli pani senator Maria telefonuje, czy można odmówić? Nie miałem odwagi, dlatego tu jestem i bardzo się cieszę, że mogę być. Chociaż krótko i chciałem najpierw tak, księże dyrektorze, jakby się dało, zaprosimy też tą wystawę do Katowic. My sobie ją też chętnie w Katowicach obejrzymy i myślę, że nie tylko ja jestem chętny, ale wielu innych też by sobie dobrze chętnie zobaczyło. Tak się nad tym zastanawiam, bo co ta wystawa dla nas znaczy? Kiedy, moi drodzy, telewizja Polonia transmituje msze święte z okazji Barbórki, czy z jakichś innych tam okazji, a wiadomo, to jest telewizja, która transmituje mszę świętą na cały świat. To staram się zawsze w tych homiliach powiedzieć, pozdrawiamy tych wszystkich Polaków, którzy są na całym świecie. I w Australii, ale szczególnie mówię, pozdrawiamy Ślązoków, którzy tam są w Teksasie. Jak przychodzę na fara potem po tej mszy świętej, to już ksiądz Kurzaj telefonuje i mówi, oglądaliśmy, słyszeliśmy, dziękujemy. A dzisiaj jakby nowe dotknięcie tamtej rzeczywistości, Ślązacy w Teksasie, tamtej rzeczywistości, której jeszcze z autopsji nie znam, bo nigdy tam w Teksasie nie byłem, ale pewnie trzeba się będzie kiedyś wybrać, jak czas pozwoli. Zastanawiam się właśnie nad tym, co ta wystawa nam wszystkim mówi. I cała ta rzeczywistość, ten fenomen Ślązaków w Teksasie. Myślę, że ona mówi bardzo wiele o sile naszej kultury, naszej śląskiej kultury. Przecież od tej pierwszej migracji 1854, kto mi pomoże w matematyce, to będzie wnet dwa wieki. A przetrwała. Ta kultura przetrwała. Mowa. Ta kultura, która się jakoś kondensuje wokół wartości, wokół rodziny, w kościele, wokół wiary. Siła naszej tradycji. I to umiłowanie ojcowizny, które gdzieś tam w sercu jest. I to umiłowanie ojcowizny, które my także nosimy, żyjący tutaj na Śląsku dzisiaj, w XXI wieku. I myślę, że ten fenomen Ślązaków w Teksasie uczy nas jeszcze jednego, to znaczy nas, duchownych, że z migrantami trzeba być. Kościół powinien być. Jeśli ludzie migrują, to księża też powinni z nimi być. Bo wtedy budujemy pewną wspólnotę, nie tylko społeczną, ale także budujemy pewną wspólnotę religijną, która się potrafi ostać i która potrafi przekazać tradycje wiary, przywiązanie do wartości, do tradycji, do ojcowizny i do Kościoła. Dlatego, moi drodzy, musimy robić rachunek sumienia. Tu przed księdzem biskupem Janem to mówię i przed księdzem biskupem Rudolfem, że tu mamy pewne zaniedbania, bo tysiące ludzi dzisiaj z Polski migruje i ze Śląska też. Pytam się, czy w wystarczający sposób wyjeżdżają z nimi księża? Taka Norwegia. W poniedziałek będzie u mnie biskup z Oslo.
150 tysięcy ludzi wyjechało z Polski, ze Śląska też. A księży z Polski na palcach policzyć. Więc musimy to nadrobić. Także tyle różnych skojarzeń w związku z tą wystawą. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy ją przygotowali, gościnnym progom Muzeum Diecezji Opolskiej też dziękujemy, że się otwarły na tą piękną wystawę. No i niech żyje rodzina Kurzajów. Szczęść Boże.